przewodniczący, czy premier jest wiarygodny, gdy zapewnia prezydenta, że tworzy większość i że w to wierzy, a do pana prezesa, czy nie ma pan wrażenia, że PiS nie ma jednej wspólnej ustalonej wersji, że rozmowy już trwają, czy rozmowy dopiero się zaczną? Mamy w Polsce i mam nadzieję, że zawsze będziemy mieli wolność wiary lub niewiary i wyrażania swojego światopoglądu i przekonań religijnych. Myślę, że wiara pana premiera Morawieckiego, jeszcze premiera Morawieckiego w to, że ma jakąś większość albo ją zbuduje, jest dzisiaj z gatunku zjawisk metafizycznych, a nie politycznych. Nie ma większości, nie zbuduje większości. Rozumiem, że musi tak mówić, no bo musi coś mówić tym wszystkim szeregowym działaczom PiSu, którzy dzisiaj patrzą na kapitana i mówią: kapitanie, statek tonie, a co z nami? A on musi powiedzieć: słuchajcie, ogarniam, coś tam rozmawiam, coś tam zalepię. Natomiast ani nic nie ogarnie, ani nic nie zalepi. To jest mydlenie oczu Polakom i straszna strata naszego czasu. Nie naszego, polityków, ale czasu obywateli. A obywatele czekają na podwyżki, obywatele czekają na niskie rachunki za prąd, obywatele czekają na zmiany w edukacji. To są te rzeczy, które już mogłyby się zacząć dziać, a ta ich gra po prostu to utrudnia. Mamy określony plan dla polskich przedsiębiorców, wspólnot samorządowych, rolników, nauczycieli, ochrony zdrowia, działań związanych z przywracaniem właśnie praworządności, sięgnięciem po środki europejskie. Chcemy to jak najszybciej realizować i te działania, które tam chyba różne emocje są po prostu wewnątrz obozu rządzącego. Jedni jeszcze wierzą, drudzy już nie mają nadziei. Pogodzimy jednych i drugich, mówiąc dzisiaj jeszcze raz, mamy większość w Sejmie, wyłonimy prezydia Sejmu i Senatu, powołamy rząd, jesteśmy do tego gotowi, idziemy to potwierdzić do pana prezydenta. Nie wypada się spóźnić, więc bardzo serdecznie dziękujemy, przyjdziemy do państwa po spotkaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Nie wypada.